Cześć, z tej strony Willi, witam was w drugim odcinku The Legend of Notch RPG. Chyba tak się nazywała ta modyfikacja. Mniejsza z tym. Lecimy do zadania, bo dzisiaj mamy pozbierać... ile ludziów. Dzisiaj mamy pozbierać 20 żelaza, z tego co pamiętam. I przetopić je oczywiście. Ktoś mi w komentarzach napisał, że mam nie czytać po angielsku. I w ogóle chyba nie mówić po angielsku. Nie ma problemu, nie będę. Średnio mówię po tym... angielsku, powtarzam się po raz trzeci, ale tak, wszystko to co gadałem tak było trochę dla beki. Mniejsza z tym. Popływamy sobie w bardzo realistycznym źródełku. Tak, tak, fajnie. Ta woda tutaj w ogóle nie spływa. Tutaj jakiś zombie słyszymy. Pewnie tu gdzieś jest cave, mniejsza z tym. Tu jest cave, właśnie, tu jest wejście do takiego cave'a sekretnego, tajemniczego. Świnka, cześć świnka! No nie uciekaj! W sumie nie musimy nawet zabijać świnek. Kurczak, to na pewno jest zły kurczak. Wyglądał na złego. Okej. Gdzie lecimy? Co dzisiaj miałem robić? Zapomniałem, przed chwilą gadałem. Dobra. Zobacz jakie są tu kordy mniej więcej. Okej. Jak coś to tutaj wrócę. O, tutaj mamy fajną wieżę. Tutaj będziemy się musieli udać, bo też jest taka misja. Nie wiem, który mam level, 6. Dobra, to jeszcze nie będę tutaj nawet szedł, ponieważ nie chcę się bić z tym gościem drewnianym, co ja mówię, kamiennym kilofem. Wkopiemy się tutaj, bo mi się to podoba. Dobra, w ogóle dziwnie mi jakoś cofa przy kopaniu, to jest strasznie dziwne. O, znowu mi mining rośnie. Czyli to się chyba resetuje, przykro mi. Za każdym razem będzie się to niestety resetować, ale trudno. Ta modyfikacja jest trochę zbugowana. Mniejsza z tym. Dobra. Nie mam na nowy ten. Na nowy kill off, więc będę musiał się jeszcze raz wykopać. Jestem idiotą. Wiem o tym. Nie wiem. Aha, dobra. Ten trzeci pasek to jest exp. Chciałem się was spytać, do czego jest ten trzeci pasek. Super. Dobra, musimy trochę drewna pozbierać. Cyk. Cyk. A jak tam nie będzie jakiegoś cave'a? Nie, to chyba nie będę ryzykował. Idę znaleźć ten stary cave. Słyszycie to, owce? Nie lubię owiec, boję się owiec. One strasznie tak blisko podchodzą do ludzi. Gdzie jesteś? O. Kitra się przede mną. Mniejsza. Po drugiej stronie na pewno jest jakieś wejście do cave'a, nawet tutaj widzimy. Chciałem przybliżyć na Optifine, niestety Optifine'a nie da się dograć do tej modyfikacji. Węgla nie potrzebuje chyba, czy potrzebuje? Nie, nie potrzebuje. Tak, dwie sztuki. O, ale mam go sporo. Coś mi się kojarzy, ta jaskinia. O, strasznie głęboka. Eksploracja z Evilem zawsze spokojnie. Kopiemy węgiel. Jej, już nam się skończyła. Okej. Workbench. I robimy sobie kamienny mieczyk. Jak to się nazywa? No, mniejsza z tym, i tak wiecie o co chodzi. Co ja robię? Nie ogarniam. Zrobimy sobie jeszcze drugi. I jeszcze jakiś mieczyk zaraz pewnie. Tak, dokładnie. Mieczyk się nam też pewnie przyda. No i co? I łopata może. Łopatę też sobie zrobimy. O, żelazną sobie zrobimy. Nie wiem, czy będę jej mógł używać. Mam nadzieję, że tak. Schodzimy. Szkoda, że mam tak mało pochodni. O, znowu daleka, głęboka jaskinia. Cieszę się bardzo. No kurde! Tu jest wszędzie płytko. Jak mam wejść na dół? Dobra, kopiemy w dół. Na opornego. Nie chcę śniegu, to będę kopał tu. Cyk, 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 cyk. O, już słychać jakiegoś cave'a. Jest, całe szczęście. Już się bałem, że nic nie znajdę. O, iż woda płynie sobie. Gdzie strumyk? Płynie zwolna. Obiega coś tam. Nie wiem, nie pamiętam nawet. Mniejsza, jest żelazo, jest, jest, jest. Potrzebujemy 20 sztuk. Raz, dwa. Och, hojna ruda. Hojna ruda. Co to jest? To jest żelazo, jej. Mam X-raya w oczach. Haha. Dobra. Może u góry też będzie.
Ale nie chcemy się tam wspinać, idziemy na dół. Plum. Plum. Okej, jesteśmy na dole. How fast? O jest, żelazo. O to nam chodzi. I like it. Zapomniałem, że miałem to liczyć, ile tego mam. Dobra, mniejsza z tym. Ale ładnie, podoba mi się tu. Zamieszkam tu. Będę jaskiniowcem. Podoba mi się ten strumień lawy, patrzcie jak on tak fajnie wygląda. Już chciałem na Optifine znowu pokazać. Gz Evil. O nie. Trzeba to teraz zatkać. Zła lawa. Okej, mam nadzieję, że tu nam się nic nie stanie. Nie mam pochodni, a jest dosyć ciemno, więc sobie oświetlimy tutaj trochę. Tak, jeszcze gęściej, może je będę kładł. Mam 19, dobra, zrobimy sobie jeszcze crafting table, bo tamtego nie zebrałem. Brawo Evil, jesteś zarąbisty. Dwa zrobimy sobie nawet. Piecyki. Będziemy palić Żydami. Nie, żartuję, węglem. Mydłem się nie da palić. To chyba było trochę wredne i rasistowskie. Przepraszam. Nie, nie przepraszam. Okej, dobra. Więcej węgla. No, możemy w sumie pozbierać. Why not? Chciałem nagrać odcinek z próby wydobyć, znaczy z próby nabicia 30 levela w 30 minut. Ale przyznam wam się, bez bicia nie potrafiłem tego zrobić. Tak się zdziwiłem, czemu to się cofnęło, nie mam zielonego pojęcia, tu jest żelazo, to dobrze. Po prostu nie umiałem tego zrobić, jest to za trudne dla mnie, nie wiem czy to jest w ogóle realne, żeby takie coś nabić. Próbowałem chyba 3 czy 4 razy i za każdym razem fail. Także z tego odcinka nie będzie. O Jezu! Nie proszę, nie proszę, jest. Jeee, buddy. Aha. Lawa zsiesz. Lawa 0, Evil 1. Ha, dobra, już mamy obsydian. Masz, po co mnie chciałaś zabić? Dobrze, że się tak regeneruje HP, inaczej bym umarł. A to by było very straszne. Tak naprawdę very, very straszne. Przydałoby się jakieś potwory, bo trzeba nabić jakiś level. 6 level to jest dosyć niski poziom. A chyba z tego co się orientuję, na maksymalny tutaj level jest 75. I think so. Atrybutów żadnych. Nie mam, z tego co się orientuję, dopiero na 10 level będę mógł jakiekolwiek dodawać. Szkoda, fajnie jakby to dodawali, załóżmy co 2 levele, 3 byłoby gites, majonez. Okej, już się przetopiło, mamy 10, 19 i 20, tak, czyli tyle ile potrzebujemy. Aczkolwiek uważam, że jak już jesteśmy, to przy okazji by szło faktycznie zrobić sobie jakieś tutaj narzędzia, a nie rąbać, kopać kamiennymi. Także jeszcze chyba potrzebuję 3 sztuk. A hełmu nie będę zakładał, bo wyglądam dość epicko bez niego. A może byśmy jakieś diamenty poszukali? Nie wiem, pomyślimy. Pomyślimy, zobaczymy czy coś tu jest. To jest diament? To nie wygląda jak diament. To chyba nie jest diament. Nie wiem, ale i tak będziemy musieli sobie zrobić teraz w takim wypadku narzędzia właśnie zapomniałem, z żelaza właśnie. Dlaczego ja tak dużo rzeczy zapominam? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jestem dziwny. Dobra, mam nadzieję, że tego będę mógł używać. Co to było? Czekajcie, zobaczymy. To jest ruda kobaltu. Jeśli ktoś wie do czego... O, jakaś inna ruda. To... Nawet tego nie mogę wykopać. O kurde. Dziwne. To chyba to będę mógł tylko diaksem wykopać. A ja diaksów niestety nie posiadam. Tu jest złoto, żelazo. Ciekawe. Nie wiedziałem, że ta... albo nie pamiętam, że... Żeby ta modyfikacja dodawała jakieś rudy nowe. Ale w sumie mogłem zapomnieć. Czyżby diament? Nie, to jest chyba tak samo kobalt, bo jest dziwnie. Diamenty tak raczej nie rosną. Ciemno. Już nie ma ciemno. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Super, gadam sam do siebie.
O, lapis. Lapis jest totalnie bezużytecznym surowcem, za to jest switaśny. Jej, 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 jej. Ja chcę lapis, muszę coś wyrzucić. Wywalę siodło, nie będę nikogo ujeżdżał w dzisiejszym odcinku. Chyba. Chyba, że znajdziemy jakąś świnię. Ale to nie. Znajdziemy jakieś nowe siodło. Dobra. Mam nadzieję, że tyle żelaza mi z pewnością wystarczy, dlatego zaraz się cofniemy. I nie będę już więcej kopać żelaza chyba. Na nagraniach, albo i bez nagrań. A jednak będę więcej kopać żelaza. Jakoś nie umiem się tak po prostu oderwać od tego kopania. Jak już widzę, to tak odruchowo muszę wykopać. Co ja chciałem powiedzieć? Tam bym chciał iść też. Ale no niestety nie mamy takiej możliwości. Więc zabierzemy to, co jest w piecyku i chyba już się udamy na górę. Tak. Ale to i tak będzie za krótko w sumie jak na odcinek. To chyba jeszcze trochę tutaj posiedzimy. No. Posiedzimy tutaj, pokopiemy trochę kobaltu. Ciekawe, czy on jest lepszy od tego i czy w ogóle można tym kobaltem wydobywać ten surowiec, nawet nie wiem jak on się nazywa. Okej, dobra. Diaksów tutaj nie ma. Znowu kobalt. Dużo tego kobaltu. To znaczy, że on jest chyba łatwy do zdobycia, albo raczej nie jest zbyt ważnym surowcem. No, tak mi się wydaje. Ale jeśli wiecie, jak tak jest naprawdę, to możecie napisać w komentarzach, to z chęcią bym się dowiedział, jak jest naprawdę i czy się czasem nie mylę. Okej. Mi się podoba kolor tego kobaltu, dlatego ja go tak lubię kopać. Jest podobny do diamentu, ale inny. Jest taki sam, ale inny. Moje ulubione stwierdzenie. Ej, mam takie... No, zazwyczaj dzieci tak mówią. Ej, mam takie samo, ale takie samo, tylko że trochę inne. To jest tak idiotyczne. Okej, kopiemy żelazo. Dum 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 dum. Dobra, przymulam. Wykopujemy się? Nie wykopujemy się. Bierzemy, idziemy tutaj sobie. Bierzemy, idziemy sobie tutaj. Tak, Evil polski, jecha. Polish Evil. W sumie nawet mój nick się inaczej czyta. O, z tego nie zebrałem. To wywalimy. O, jajko wywalimy. Po co mi jest jajko? No kurde, Evil, nie myślisz. Okej. To nam w sumie też niepotrzebne. Płoń, płoń. No i tyle. Nic tu więcej chyba nie ma do wywalenia. Pokopiemy może jeszcze trochę węgla. Czyli najciekawsza rzecz, jaką można robić w Minecrafcie. Kopanie węgla, rąbanie drewna oraz... Oraz, nie wiem co jeszcze jest takie nudne. O. Dum, dum. Jej, super. Znowu cały czas się zacinam. Nie mam dlaczego, nie wiem dlaczego się cały czas tak zacinam. Może dlatego, że jest godzina wczesna, bo jest 14, tak, bardzo wczesna godzina. Mniejsza. Idziemy tędy. Znowu żelazo. Jej, patrzcie, jaka głęboka jaskinia. Wow. Wypłyniemy sobie na górę. Tym strumieniem. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie wejście do endu mam. Dum, dum, dum. Suchar stulecia. Tamtędy powinniśmy wyjść, ale ja sobie chcę wypłynąć. Zobaczymy, jaka jest wysokość. 33, 34, 30. O Jezu. Dobra, idziemy tędy. Nie będę dyskutował. Jej, ja płynę, ja płynę. Dobra. Jeszcze wyżej. O, już słychać też cave'y tutaj jeszcze jakieś inne są. No, ja tutaj gdzieś spady wyłem, z tego co się orientuję. Gdzieś tutaj. Wykopiemy się tam. Zrobimy sobie ładne schody. Cóż to za ładne schody. Pochwalę się wam nimi. Jej, jej. Dobra. Idealnie. Ach, ale wyjście, już myślałem, że to jest wyżej. O jest, znalazłem wyjście, wow, I'm so fajny. Noc, nie, jest noc, nie lubię nocy. Znaczy lubię noc, ale w Minecrafcie jak jestem średnio przygotowany, to średnio. Dobra, jak tu jest tu, to my musimy iść w tamtą stronę, z tego co się orientuję.
Jest, tak, widziałem, wiedziałem. O, muzyczka się włączy, czy ją wyłączyć? Bo i tak podkładam inną muzyczkę pod Minecrafta. Oczywiście znalazłem ją na internecie. Uwielbiam generalnie 8-bitową muzykę, jest taka fajna. Nie wiem dlaczego, po prostu mi się podoba, 8 bitów rządzi. O, szkielety, dobra, poekspimy sobie jeszcze trochę. Czy jak tu się tutaj teraz tych skill... To nie jest szkielet! O Jezu! Dlaczego to jest ciemne? Ile to ma życia? Dlaczego ja dostaję obrażenia? Dobra, to ma trzeci level. Czy ja to biję? Dobra, zbijemy najpierw szkieleta. Użyj jakiegoś skilla. Chyba dostało. Jest, padło. Tak, padło? Tak, padło. Dobra. Nawet zapomniałem, jak się skill używa. Jestem zarąbisty po prostu. O, coś tu jest. Nawet nie mogę zooma kliknąć, mniejsza z tym. To jest... Mumia! Cześć, mumia! Jak ci się leżało 2000 lat pod ziemią? Ono ma aż 6 level. Aha. Aha. A ja tak biję, 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 nawet na coś spojrzałem. O, jest, padła. Zabijemy creepera. Nie rób kabum bum je, proszę. Fuck! Źle policzyłem. O Jezu. Coś mnie walnęło z opóźnieniem? Nie. Dobra. Jeszcze są tu jakieś potworki? Tak. O, zombie są. Zabijemy zombie. Zombie się łatwo zabija. Tam jest creeperek. Kurde, chciałem popatrzeć, gdzie są jakieś fajne jaskinie. Wiedziałem, co powiedzą. Zombie generalnie są bardzo rozmownymi potworkami. Jest, 7 level. I'm so fajny. Dobra. Chyba się powtarzam. Wszedłbym tam. O, zabijemy znowu mumię. Ale strasznie mi się już mieczyk szybko kończy. Spróbujemy jakiegoś skilla użyć. V, D, co to, gdzie tu się klika w ogóle? Ja tego nie ogarniam. Dobra. W następnym odcinku nauczę się używać skilli. A może mam za niski level, albo za mało many, żeby ich używać? W sumie też możliwe, nie wiem. Zaraz mi się skończy mieczyk i będę bił po pół serduszka. Nie lubię bić po pół serduszka, dobra. Wrócę się, dostałem z tego potworka bodajże 50 expa. O Jezu, już odcinek trzeba kończyć. Dobra, zabijemy zombie Knighta, jasne, już to widzę, jak go zabiję. Dobra, zrobimy sobie mieczyk i to będzie taki dzisiejszy boss. Możemy go nazwać zombie Knight boss, dobra. Żelaznego jeszcze nie można, muszę sobie zrobić kamienne. Dobra, o Jezu, on tu idzie? Nie, nie idzie. Dobra. Dzisiejszym challenge'em będzie zabicie tego bossa. Jest, masz. Oha, dobra. Bardzo emocjonujące. Co to jest? Huge zombie. Epickie. Dobra, to możemy uznać za drugiego bossa. Dzisiaj w odcinku było dwóch bossów. O, ale mu ciasto tutaj pewnie. Jej, dobra. O, cześć zombie. O, tutaj fot. Fot? Chyba tak to się czyta, nie wiem. Taf zombie, ciężki zombie. O Jezu, fot. Skąd mi się to wzięło, nie wiem. O nie, patrzcie, to jest kolejny boss. O, szybko zginął. A to był mieszkaniec. Cześć, pogadajmy. Who are you? Who you? Dobra. Idziemy do króla. I poczytam trochę po angielsku. Welcome in our lovely town, traveler. You look like someone who like adventures, I'm right? Yes. Great. Ale przecież ja już to robiłem. Dlaczego mi się tak od nowa zresetowały te misje? Nie rozumiem. Może coś się zepsuło. Dziwne. Dobra, nie wiem, zrobimy to na szybko, to co on wcześniej nam kazał zrobić. Nie rozumiem, co to się stało teraz, dobra. Aha, i on nam teraz będzie kazał trzech zombie zabić. Dobra. A nie, chyba. Jest, dobra. Take reward. Okej, okay, dobra. I na dzisiaj możemy powiedzieć, że skończyliśmy ten odcinek, to co trzeba. Jeszcze podejdziemy tylko do jakiegoś króla. I... Uf. O, zepchnąłem go. Siedzę na tronie. Jestem fajny, jestem fajny. Dobra. Tutaj Evil, żegnam się z wami. Cześć.